Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale, w filmie, którego pewnie się większość z Was nie spodziewała, w filmie, który no, zdecydowanie będzie mocno odbiegał od tego, co dotychczas na kanale się pojawiało, film, do którego pewnie nikt nie był przygotowany, wierzcie mi, że ja również. W każdym razie uważam, że aby zacząć tutaj publikacje znowu systematyczne, znowu po prostu normalne, ja muszę Wam to powiedzieć, muszę Wam kilka słów na ten temat dać, bo tak to jest, no niestety, stety albo niestety, robiąc coś w internecie, tworząc i zrzeszając sobie grono odbiorców, no pewnych rzeczy przemilczeć się nie da i mogłabym oczywiście tworzyć tutaj różne historie, mogłabym przekłamywać rzeczywistość, tak niejednokrotnie się działo, nie ukrywam, przez ostatni czas, ale to na dłuższą metę i tak by się nie sprawdziło i ja to wiem, aczkolwiek no właśnie, to nie jest też tak, to co już widzicie po tytule, to nie jest też tak, że wiecie, decyzja zapadła z dnia na dzień, decyzja była jakimś tam wymysłem, kaprysem, tylko to był proces. Proces, który w naszym przypadku trwał prawie rok i na ten moment uważam, że to zdecydowanie było za długo i było to chyba nikomu niepotrzebne, ale przynajmniej ja, wiecie, mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie, że zrobiłam wszystko, co mogłam, a czego nie mogłam, po prostu nie zrobiłam i tyle, ale no tak, ale po prostu mogę, wiecie, jakby z tym spać chociaż spokojnie. Także tak, moi drodzy, jak widzicie po tytule, nie jest to clickbait, nie jest to nieprawda. Rozwodzimy się. Wraz z moim mężem będziemy się rozwodzić. Nie chcę, słuchajcie, w ogóle wdrażać tutaj nikogo w szczegóły. Ja myślę, że kto miał i kto ewentualnie będzie miał wiedzieć, co się wydarzyło tak naprawdę, to się o tym dowie i będą to osoby gdzieś tam, które, wiecie, bliżej z nami żyły. A tutaj w internecie uważam, że nie jest to potrzebne. Nigdy nie byłam fanką prania brudów właśnie tak aż publicznie w sieci i tego robić tutaj nie zamierzam. Nie mam też zamiaru, jakby wiecie, użalać się nad sobą, nie mam zamiaru demonizować czy to siebie, czy to tej drugiej strony, bo to w ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żebyście wiedzieli, że no właśnie, moje życie teraz maksymalnie się zmieni. Będzie tutaj na pewno zupełnie inny content, z racji tego, że moje życie całkowicie, naprawdę odwróci się, jakby wiecie, do góry nogami, więc to, co mieliśmy dotychczas, czyli głównie sprzątanie, gotowanie, jakieś takie domowe, fajne rzeczy, domowe tematy, będą, ale na pewno nie z taką intensywnością, no bo teraz po prostu moje życie, tak jak mówię, będzie wyglądało inaczej. Tego czasu na nagrywanie też będę miała na pewno zdecydowanie mniej, ale pomimo wszystko będę chciała tutaj jak najbardziej regularna być. Dużo się będzie teraz działo, bo jak widzicie, nawet teraz po tej przerwie, która nastąpiła, no siłą rzeczy ja nie jestem w stanie po prostu, chociaż naprawdę bardzo bym chciała, ale publikować aż tak często, bo dni bywają bardzo mocno nieprzewidywalne, no i też wiecie, jak się zaczyna życie od nowa, a jak widzicie, jestem w całkiem innym miejscu, w nowym miejscu i tyle Wam powiem, tylko że jestem teraz i będę teraz z moją córeczką mieszkać w mieście, więc no, to jest cały proces, wiecie, przeprowadzkowy, aby tutaj już na 1000% też osiąść, mnóstwo rzeczy do załatwienia, mnóstwo spraw, dlatego też, no właśnie, tak to wygląda, nie inaczej. To jest, słuchajcie, życie, no co mam Wam tutaj powiedzieć i z czym Wam, Was mam tutaj czarować. To jest życie i nieraz po prostu takie tematy przychodzą. Ja pamiętam, słuchajcie, jak oglądałam filmik Patty TV, nie wiem, czy kojarzycie Patrycję właśnie z YouTube, czy z TikToka, czy z Instagrama. Właśnie jak ona dodała taki film, że bierze rozwód. I w tamtym filmie powiedziała coś takiego: słuchajcie,
Ja wiem, dzisiaj może ten temat Was nie dotyczy i może nawet sobie nie wyobrażacie na ten moment, że będzie Was dotyczył, to ja właśnie wtedy oglądałam go z takim przekonaniem: jeju, jak dobrze, że to mnie nigdy nie dotknie. Ja byłam tak, słuchajcie, wszystkiego pewna, naprawdę. Byłam pewna jutra, byłam pewna, co się wydarzy, byłam pewna tego, co mam robić, jak działać, wszystkiego. No i minęło, nie wiem, kiedy Patrycja dodała tam ten film, słuchajcie, 3 lata temu, jakoś tak. I minęły, zobaczcie, 3 lata i u mnie dzieje się podobnie. I też od siebie właśnie mogę to powiedzieć, czyli powtórzyć słowa Patrycji, że na ten moment może Ciebie osobiście właśnie ta sprawa nie dotyczy i oby tak zostało, bo ja nie życzę nikomu absolutnie źle. No ale życie pisze nam bardzo różne scenariusze. I teraz wiem na pewno, że trzeba być gotowym na każdy z nich. No, także nie wiem, słuchajcie, nie wiem, co mogłabym tutaj jeszcze dodać w tym temacie. Na pewno, bo pojawią się pytania, co z budową i tak dalej. No na ten moment, od tego momentu, moi drodzy, budowa mnie dotyczyć już nie będzie. Dlatego też to, co Wam tam nagrywałam, pamiętacie ostatnio odnośnie mojego Q&A właśnie na budowie, mówiłam Wam, żebyście trzymali kciuki, że ma się pojawić dach, że wszystkie kryzysy, no to jest tak naprawdę ogromna praca i staranie dwojga ludzi i tak dalej, i tak dalej. Ja byłam wtedy prawie pewna, że przez wszystko, co najgorsze gdzieś tam udało się przejść, chociaż tej pewności i tak w 100% pewnie wtedy nie miałam, nie wiem, naprawdę nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale na tamten moment nagrywając ten film wierzyłam, że nie może to się skończyć źle. Chociaż tak naprawdę, które rozwiązanie byłoby gorsze, tego nie wiemy, i się nie dowiemy. My wybraliśmy takie rozwiązanie i to jest jakby, wiecie, nasza indywidualna, myślę, sprawa. Aczkolwiek, no właśnie, chciałam tylko tutaj powiedzieć, że tego tematu już u mnie absolutnie nie będzie, bo ten temat po prostu już nie będzie mnie dotyczył. Tak samo nie będzie tutaj treści związanych z gospodarstwem rolnym. Całkowicie inne życie mnie czeka. Czy gorsze, czy lepsze? Tego nie wiem. Tego nie wiem i to się wszystko, wiecie, okaże. I pewnie za jakiś czas, za kilka lat, czy no nie wiem, będziecie mogli mnie spytać, czy jest lepiej, czy gorzej i ja wtedy będę dopiero mogła udzielić odpowiedzi. No, ale tak, moi drodzy, od tej decyzji odwrotu nie przewiduję. Decyzja naprawdę jest ostateczna. No i tak to, kochani moi, właśnie będzie wyglądało. Także mówię, na ten moment zamykam ten temat. Tak jak mówię, nawet jeżeli pojawią się pytania, czemu i w ogóle, ja tego tutaj poruszać nie chcę i nie będę, bo uważam, że internet nie jest miejscem stworzonym właśnie do dzielenia się takimi informacjami. No chyba tyle. Naprawdę, nie wiem, co mogę jeszcze, słuchajcie, tutaj dodać. No jak widzicie, uśmiech na mojej twarzy się pojawia. Ale był czas, że naprawdę na próżno go było szukać. Teraz po prostu ja przynajmniej osobiście widzę światełko w tunelu i mam nadzieję, że do tego światełka w tym tunelu dojadę już spokojnie i będzie, co ma być. Fajnie, jeżeli tutaj ze mną nadal będziecie. Tak jak mówię, pomimo tego, że może być tu i będzie na pewno zupełnie inaczej. Ja z czasem też będę Wam gdzieś tam pokazywać urywki tego, jak się urządziłyśmy z Nadenką, jak to teraz tutaj będzie wyglądać. To nie jest też na pewno miejsce, w którym osiądziemy na stałe. Takie miejsce będzie jeszcze przez nas mocno poszukiwane. Nie wiem, kiedy to nastąpi i powiem Wam szczerze, że ja już nawet nie chcę zakładać niczego, nie chcę sobie dawać żadnych widełek czasowych, bo to jest, z tego co zauważyłam, najgorsze, co można zrobić, bo wtedy rozczarowanie jest największe. Aczkolwiek na razie jesteśmy tutaj, na razie będę nagrywać tutaj, tak jak mówię, będziemy żyły sobie w mieście i z tego właśnie miejsca będą powstawały obecnie moje filmy i mam nadzieję, że pomimo wszystko
No ja jakby wiecie, ja i tak zostanę sobą w tym wszystkim. Ja zostanę sobą, tylko zwyczajnie w świecie wkraczam w coś innego. W inne życie, ta codzienność i rutyna będzie wyglądała zupełnie inaczej, ale myślę, że razem ze mną po prostu się jej nauczycie i że też będziecie tutaj naprawdę wpadać i miło spędzać nadal ze mną czas. I tyle chyba, kochani. I tyle chyba, także... O co mogę Was prosić, to absolutnie o nie o litość, o jakieś takie właśnie, wiecie, głaskanie po głowie, oj biedna, ty biedna, bo nie o to mi w ogóle chodzi. Chciałabym Was prosić o motywację, o wsparcie, o oczywiście zawsze jakiś odzew, czy dany film jest fajny, czy dana droga tego kontentu, który, no jakby nie było, muszę na nowo gdzieś tutaj na YouTubie opracować, czy to słuszna droga, czy Was to ciekawi. Na pewno, tak jak mówię, będzie zdecydowanie mniej gotowania, to wiem na bank, zdecydowanie mniej też sprzątania, od tego chociaż, słuchajcie, odżyję. I no mówię, będzie inaczej, ale mam nadzieję, że też będzie tak sympatycznie i po prostu jakimiś innymi tematami będę w stanie Was natchnąć, będę w stanie Wam pomóc. No, także damy radę, słuchajcie, kto jak nie my. I tyle. Także będę naprawdę przeszczęśliwa, jeżeli będziecie tu zaglądać i jeżeli nowe treści też przypadną Wam do gustu, to będzie miód na moje serce i póki co niczego więcej nie potrzebuję tutaj od Was, od moich odbiorców. Także kochani, chyba tyle w temacie. Dobra, kochani. Mam nadzieję też, że już teraz po tym filmie, no bo właśnie, bardzo chciałam ten film najpierw opublikować, wiecie, że ja Instagrama traktuję drugorzędnie, aczkolwiek jest to odnośnie publikacji, o może tak, bo trochę źle to zabrzmiało, drugorzędnie odnośnie publikacji, ale pierwszorzędnie odnośnie kontaktu z Wami, tam najłatwiej mnie złapać i nawet teraz, pomimo, że ta moja aktywność była tam dramatyczna, to wiadomości od Was ja i tak czytałam, odpowiadałam na nie regularnie, więc tam też właśnie, jeżeli macie ochotę, to zachęcam, zaobserwujcie mnie, możecie tam do mnie pisać. Ja tam jestem cały czas i teraz mam nadzieję, że też już z tymi treściami, z tym publikowaniem właśnie na Instagramie relacji, takich codziennych, wrócę i no i będę, no i po prostu będę. A tutaj na YouTubie może być to właśnie troszkę mniej intensywne, ale to z czasem, wiecie, wszystko się okaże. Dobra, kochani, nie przedłużam, kończę, zamykam ten temat tym filmem, lecimy sobie z moim nowym życiem. Mam nadzieję, że będą te filmy Wam się podobały. Dziękuję Wam pięknie, że jesteście i dziękuję też już z góry za to, że będziecie. I co? Buziaki Wam ślę i do zobaczenia w kolejnym filmie.